i czas. Stworzyli nam w ciągu lat cały plan ważnych spraw. Zbadali nieba krąg, błękitne fale morza i ląd. Odważnie szli, jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz, jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie co dnia. Na jawie śnić i wierzyć w to, że uda się grać. Byli sobie wynalazcy. Mieć w dłoniach ster, płynąc w dal, znaleźć cel pośród fal, zostawić własny ślad i ruszyć niby ptak do słońca, tak bez końca. Odkrywcą bądź, maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwie dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij cel, osiągnij cel. Mendel i Zielony Groszek. To już 28 tysięcy sadzonek i myślę, że jestem bliski celu. Rodzice? Gładki żółty i pomarszczony zielony, a potomstwo? Tak, nie ma pomyłki. Pomarszczone zielone są recesywne, gładkie żółte dominujące. 20 lat obserwacji i takie wnioski. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o człowieku, którego rzec by można fascynował Groszek. Ja też go lubię. Dobrze, cieszę się, ale mnie chodzi o ojca genetyki. No, rozwiążcie taką zagadkę. Posłuchajcie. Jest ich 6 miliardów. 6 miliardów takich samych, a jednak całkowicie różnych. Ziarna piasku? To pewnie ziarna grochu w strąkach. A nie liście na drzewach? To my wszyscy! Ludzie, tak. To całkiem sporo, 6 miliardów. Raz, dwa, trzy, cztery. Wiecie, ile by potrwało liczenie? Do 6 miliardów? Długo by potrwało, bardzo. 200 lat. Ale czemu ludzie są różni, a jednak tacy sami? Wszyscy jesteśmy tacy sami, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. A różni, ponieważ nie ma dwóch identycznych osób. Są mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczynki, niektórzy duzi, niektórzy mali, blondyni, rudzi, czarni, biali, żółci. Bywają silni. I przebiegli. Opowiedz nam, mistrzu, dlaczego aż tak się różnimy? I skąd tak wiele różnych zwierząt? No i roślin. To jedna z największych tajemnic natury, której wciąż nie rozumiemy. Dzieci, pamiętacie Darwina? Tak, no pewnie, ewolucja. Miał długą brodę, jak... tak jak moja. Dowiódł, że wszyscy w pewnym sensie pochodzimy od małpy. I że ewoluowaliśmy nawet bardzo. Ej, a ty ewoluowałeś? Tak, ewoluowałem. Darwin uświadomił nam, że żyjące gatunki zmieniają się w czasie. Ale jak się zmieniają? Przez adaptację. O ile pamiętam, Darwin zaobserwował, że zięby żywiące się liśćmi mają cienkie dzioby do skubania, a żywiące się orzechami mają duże dzioby do łupania. Tak, zięby rodzą się różne. Dlaczego? To zależy od jaj. Słusznie. Ha. W jaju rodzice zięby przekazują swoje geny pisklętom. Bardzo to skomplikowane. Co to jest gen? Ja nie mam żadnych genów. Ja też nie. Nie jestem żadną ziębą. Cicho. Każdy je ma, ptaki, ssaki, wszystkie żywe stworzenia. A kto to odkrył? Prawdziwy geniusz. Człowiek, który miał słabość do groszku. A wydarzyło się to dość dawno temu, na Morawach, w sercu Europy. Popatrz no, synu, można zaszczepić tę dobrą gałąź na jabłoni. Ale jak? Przyjrzyj się. Powiedz mi, tato, jakim cudem to samo drzewo wydaje inny owoc? O, to synu sekret natury. Chodź no tu mi pomóż.
Hej, ty! O, właściciel, tak? Jesteś mi winien 3 dni swojej pracy. Chodź ze mną. Tak, jak tylko skończymy. W tej chwili. Nie będę czekać. Zbieraj się. Niezłego masz tam tryka. Tak, to najlepszy, jakiego wyhodowałem. Niech spojrzę. Aha. Hej, Mendel, daj mi tego tryka, a nie będę cię brał do pracy przez 5 roku. Ale panie, ten tryk to wynik wielu lat hodowli. Nie mogę go panu dać od tak. Dawaj! Co zrobiłeś, tato, by mieć tak świetnego barana? Trzeba wybrać najlepszych rodziców. Rozejrzyj się, tamta owca ma doskonałą wełnę, a szynka tamtego tryka będzie wyborna. Kiedyś przekażą te cechy młodym. Ale jak? No, tego, synu, nie umiem ci powiedzieć. Kwiat zostaje zapłodniony przez pyłek. Potem wytwarza nasienie. Ale jak to się dzieje, że słupek i pyłek produkują nasienie, z którego potem będzie kwiat, a nie coś innego? Tego, mój chłopcze, jeszcze nie wiemy. Chłopak jest bystry, powinien się dalej uczyć, ale nie mamy za wiele pieniędzy. Ode mnie. Ode mnie. Widziałeś mędla? Patrz, ma dziurę w skarpecie. Jest taki biedny, że nie stać go na nowe. Kmiotek, co on tutaj robi? To idiota. A wy? To ja? Ja? Tak, wy. To, że wy macie nowe skarpety, nie znaczy, że jesteście mądrzejsi. Co jest potrzebne, żeby roślina mająca kwiaty wytworzyła nasienie? Trzeba nią potrząsnąć. Jesienią, tak, jesienią, jesienią. Jesienią, trzeba nią potrząsnąć jesienią. Ignoranci z was. Siadajcie. Co ty powiesz, Mendel? Pyłek musi dostać się do słupka, panie profesorze. A skąd się bierze pyłek? Z tej samej rośliny albo z innej. Jeśli pyłek pochodzi z innej odmiany, powstanie hybryda. Bardzo dobrze, Mendel. A wy w tych waszych nowych skarpetach niejednego moglibyście się nauczyć od mędla. Na dzisiaj to wszystko. I co, że niby Mendel mógłby nas uczyć? Nie, my dajmy nauczkę jemu, he? Widzisz? Tak. Boi się jak diabli. Patrz, nawet nie śmie na nas spojrzeć. Teraz moja kolej, no nie? Też rzucę w niego kamieniem. Dalej, wracaj na swoją wiochę. Gęsi za tobą tęsknią. Prosiaki też. Patrz, jak się ubrał, w żakiet się nie mieści. Kmiotek. No. Owszem, mam dziurawe skarpety i znoszone za ciasny żakiet. Wy macie piękne ubranie, ale... I tak dam wam nauczkę. Mój żakiet jest nowy. Mój też, koczka wełna. Aha. Wasze ubrania zaraz będą wyglądać jak moje. Zniszczył mi żakiet. Mnie zniszczył skarpety. A koszula? Koszula się nadaje na szmaty. No, jeżeli znowu zaczniecie, dam wam kolejną nauczkę. Poproszę kawałek chleba i 2 marchwie. Zapraszam do mojego gabinetu. Proszę, zjedz i posłuchaj. Nie, nie mogę. Śmiało, nie krępuj się, musisz jeść. Wiem, że nie masz pieniędzy. Rozchorujesz, jak tak dalej pójdzie, Mendel. Zasługujesz, żeby uczyć się dalej. Oto moja propozycja. Idź do braci zakonnych w klasztorze Augustianów. Dziękuję. To refektarz. W nim spożywamy posiłki. Tu nie będziesz głodny, bez obaw. A to brat Mateusz, nasz botanik. Zajmuje się ogrodem. Chodź, oprowadzę cię. Na pewno ci się tu spodoba. Powiedz, pasjonują cię rośliny, młody człowieku?
O tak, ojcze, jestem wieśniakiem i interesują mnie nauki przyrodnicze. Świetnie, wreszcie ktoś będzie miał ochotę słuchać o moich roślinach. Chodź, mamy tu wiele odmian fasoli i grochu. Zobaczysz, groch to niezwykła roślina. Tu jest nasza wspólna kaplica. A? W przyrodzie, kiedy rośliny i zwierzęta się rozmnażają, wydają potomstwo, które wygląda jak one. Ale istnieją wyjątki. Skąd te wyjątki? Wyobraź sobie, proszę, że te groszki mają się rozmnożyć. Jakie nam wyszły śliczne dzieci, prawda? O tak, a jakie podobne do ciebie! Wyszły nam bardzo ładne dzieci. A tych troje to twoja wierna kopia. Zaraz, a to? To mnie nie przypomina. To moja wykapana mamusia, Gruszku najsłodszy. Tak, masz rację. I z ludźmi jest tak samo. Czemu dzieci dziedziczą cechy swojego ojca albo matki, a czasem obojga rodziców? Wie ktoś? Od zagadka. Dlaczego ziarna grochu są żółte, po czym nagle bez żadnej przyczyny stają się zielone? Jest wiele rzeczy, których nie umiem wyjaśnić. Można by przeprowadzić doświadczenie, ale to może długo potrwać. Bardzo długo. Czas na obiad, dość gadania. Idziemy do refektarza. Za co składamy ci dzięki, o Panie, amen. Pyszna kiszona kapusta. Uwielbiam kapustę. Ziemniaki, warchew. Wspaniałe te jarzyny ojca Mateusza. Ech, młodość, ledwie pamiętam. Co ty tam sadzisz? Groch, ojcze. A tu? A tam? Groch, ojcze. I tam też groch. Sadzisz bardzo dużo grochu, synu. Będę go potrzebował bardzo dużo do nowego doświadczenia, ojcze. Tu wszystkie strąki są zielone, tam są żółte. O! Tu kwiaty są białe, tam fioletowo-różowe. Tu rośliny są niskie, a tam wysokie. Ile w tobie energii, synu? Wyrośnie ich mnóstwo, ale w jakim celu? Cóż, skrzyżuję je, wyhoduję hybrydy i będę obserwował kolejne pokolenia. Groch i zupa grochowa z drobnym groszkiem i drobny groszek i tylko mały kawałek solonej wieprzowiny. Podziękujmy Panu za nasz chleb powszedni, jak również za groszek, który wyhodował brat Gregor. Amen. Nasz chleb powszedni, chyba nasz groch powszedni. I co teraz, synu? Nadal krzyżuje groch. Pyłek różowych kwiatów trafi do zielonych strąków, a białych kwiatów do żółtych strąków i wysokich do niskich. Nie tak szybko. Tyle jeszcze pracy przed tobą, bo co do mnie, niestety moje oczy są już do tego za słabe. Ja na swoje nie narzekam, ojcze. Noszę okulary. A więc biorę pyłek różowych kwiatów i umieszczam go w słupku białego kwiatu. Chodź, ojcze, dzwonią na posiłek. Ja zostanę tutaj. Chcę po raz ostatni zobaczyć zachód słońca. Nie, ojcze, zaziębisz się tu. Nie martw się o mnie. Żyłem dość długo. Pamiętaj duchem, zawsze będę przy tobie. Wiem, że twoja praca jest ważna. Idź, synu. Dobrze, ojcze. Pobłogosław mnie. Dziękuję, synu. Zostaw mnie. Amen. Ja bardzo przepraszam, groszek. Groszek mi upadł. To właśnie on, ojcze. Groszek. To się zdarza.
Bracie Gregor, jakie jarzyny przyrządzimy na wieczorny posiłek? Zgadnij. Posłuchaj, bracie Gregor, mamy już dość grochu. Marzą nam się ziemniaki. To je posadźcie, ja nie mam czasu. Dobrze, ale najpierw wykopiemy z grządek ten twój groch, bracie. Nie, nie, nie. No co, chcemy tu posadzić ziemniaki. Tu nie można. Widzisz, że tutaj rośnie groch? Obejdziemy się bez grochu. Mamy już dosyć grochu. Nie cierpimy go. Wykopiemy go. Nie, nie. Prowadzimy ważne doświadczenie, które zrewolucjonizuje naukę. W tej chwili to ja mam rewolucję w żołądku. Możecie je posadzić tam. Tam jest dużo lepsze miejsce na ziemniaki. I będzie zgoda. Ale tu jest klasztorny ogród. Tu nie wolno. Posadźcie swoje ziemniaki po drugiej stronie muru. Może i tobie pomóc przejść na tamtą stronę? Nie. Dobrze. Hop, posadzimy te ziemniaki i bas... Dziabnąłeś mnie w nogę, bracie. To jest to, na pewno. Myślę, że mam rację. O co chodzi, bracie? Cechy roślin są przekazywane przez parę czynników dziedzicznych. Dwa dla koloru, dwa dla kształtu, dwa dla wielkości. Określone czynniki są dominujące, sam spójrz. Bez wątpienia żółty jest dominujący. To cecha dominująca. Ja już nie wiem, czy to rozumiem jak należy. Ja też nie. To bardzo skomplikowane. Pamiętacie Darwina? W książce o pochodzeniu gatunków napisał... Prawa dziedziczenia nadal są dla nas wielką zagadką. Kilka lat później Mendel odkrył prawa dziedziczenia. Odkrył tak zwany gen. O! Gen, składnik genomu, to podstawa współczesnej genetyki. O! Spróbuję wam to wyjaśnić. Każde ziarno grochu ma dwa geny decydujące o jego kolorze. Jeden dla żółtego, jeden dla zielonego. Żółty jest dominujący. Jeśli współzawodniczy z zielonym, żółty wygrywa. Dlatego groch ma żółty strąg. Ale spójrzcie, co się dzieje w następnym pokoleniu. O właśnie, po raz kolejny widzimy, że dominujący gen żółty wygrywa z zielonym. A co się dzieje tutaj? Dwa geny dla zieleni, więc kolor zielony, którego nie było w drugim pokoleniu, pojawia się w trzecim. Dzięki reprodukcji, która miesza geny poprzednich pokoleń, natura raczy nas cudowną różnorodnością życia. Oto jak dzieci mogą dziedziczyć cechy swoich rodziców i swoich dziadków, i ciotek, i wujków, i tak dalej. Tak, 20 lat badań. Wreszcie nadszedł czas. Mogę już przedstawić wyniki mojej pracy towarzystwu naukowemu. Przekazywanie cech dziedziczących się jest osiągane w następujący sposób. Czynniki grupują się w myśl procesu, który zdefiniowałem matematycznie jako porządek. Oto właśnie wyniki mojej pracy, panowie. No brawo, brawo. Brawo. Ani jeden mnie nie zrozumiał. Muszę inaczej ich przekonać. To prawda. Nikt nie miał pojęcia, jaką wagę miała jego praca. Mendel za bardzo wyprzedził swoje czasy. Mam pewien pomysł. Skoro możemy dobierać i modyfikować rośliny, to myślę, że to samo udałoby się ze zwierzętami. Z krową? Nie, to trwałoby za długo. Spróbuję z pszczołami. One się mnożą dużo szybciej. Będzie więcej pokoleń. Po co to? Żeby odpędzić pszczoły. One nie lubią dymu. Mogę zobaczyć? I też nie lubię dymu. Co robimy? Wyhodujemy nową odmianę pszczół, która da więcej miodu. Pora zaczynać. Wyjmuję królową i umieszczam ją w nowym ulu z odrobiną miodu. Biorę z roju kilka pszczół i przenoszę do królowej. Oczywiście to praca na wiele lat. Niewątpliwie. Widzisz? Te pszczoły tutaj produkują dwa razy tyle miodu, co inne pszczoły. Wiem, że jestem na właściwej drodze. A
A to co? Prosie w miodzie. Podobno chiński delikates. Czyli, że więcej już grochu nie będzie? Nie, bracie, więcej grochu nie będzie. A to co? Chleb z miodem, bracie. A to, bracie, jest miód. Zgubiliście coś? Szukamy wolnego miejsca. Chcemy sadzić trochę grochu. No, tu za wiele miejsca nie ma. Jest go dosyć na polu. A tutaj? Tutaj nie radzę. Ten ogród ma służyć wszystkim mnichom, prawda? Aha. Mamy dwóch nowych, na nich! Aha, aha! Szybko, siostry! Hajda! Mendel sporządzał szczegółowe notatki na temat rojenia się pszczół i obliczył też energię, jaką zużywają na lot. Przeprowadził tysiące doświadczeń z drzewami, żeby ulepszyć odmiany owoców. Eksperymentował z meteorologią, lecz jego najdonioślejsza praca to groch i geny. Geny to istota współczesnej biologii. Przyjdzie nam jednak odczekać wiele lat, zanim praca Mendla znajdzie uznanie i świat ją doceni. Teoria Mendla opiera się na czystym przypadku, tymczasem on chce z niej uczynić prawo. Moim zdaniem pomysły Mendla nie mają sensu. Monsieur de Vries? Panowie, tak zwane prawo Mendla ma zastosowanie w przypadku wielu roślin. Stosuje się też do wielu gatunków zwierząt. W takim razie czemu nie zastosować go i do ludzi? To byłaby istna rewolucja. Tak, dzięki genom jesteśmy kim jesteśmy. Muchą, słoniem, chłopcem, dziewczynką. Odkrycia Mendla to dopiero początek genetycznej rewolucji. Słyszysz to? Panie Miller, może pan złapać tę muchę? Bardzo bym prosił. Oczywiście, panie Morgan. Geny wchodzą w skład DNA, który jest głównym składnikiem chromosomów. Odkryłem! Odkryłem! Co pan takiego odkrył, panie Avery? Geny, czyli czynniki dziedziczne, to DNA, a DNA to życie! Watson, Crick, co wy wyrabiacie? Modelujemy cząsteczkę DNA! Że co? No i co pani widzi, pani McClintock? Bardzo ruchliwe geny. Co to za jakieś brednie? Co pan pisze? To kod genetyczny i właśnie go odkodowałem. Tak więc, dzieci, dowiedzieliśmy się, że geny wchodzą w skład DNA. Przekazują one cechy i odgrywają ważną rolę w produkcji potrzebnych ciału substancji. Dziś naukowcy pracują nad tymi zagadnieniami. Dzięki inżynierii genetycznej produkujemy leki, które pozwalają unikać schorzeń dziedzicznych. Po raz pierwszy człowiek próbuje pokierować ewolucją. Czyli że człowiek będzie mógł programować własną przyszłość? Tak, potrafiąc modyfikować geny, może zmieniać przyszłe pokolenia. Naprawdę! Tak, dysponujemy nadzwyczajną potęgą. Używajmy jej z wielką roztropnością i ostrożnością. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie. Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka ZOO Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili
Stanisław Brudny, Cezary Kwieciński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituk, Waldemar Barwiński, Joanna Budniok-Feliks, Joanna Pach, Andrzej Mastalerz, Paweł Szczesny, Andrzej Chudy, Jarosław Domin, Andrzej Gawroński. Śpiewała Katarzyna Łaska.